Uwaga, nie próbujcie tego w domu. Najlepszym magnezem tego eksperymentu będzie magnez w formie wstążki. Odłamujemy około 10 do 15 cm wstążki, następnie nawijamy ją na długopis lub ołówek. Zostawiamy około 3 cm na jednym końcu. Ułatwi to utrzymanie płonącego magnezu szczypcami. Najlepszy jest też nowy magnez chroniony przed kontaktem z powietrzem. W przeciwnym wypadku zewnętrzne warstwy mogły już wejść w reakcję z tlenem, co utrudni lub nawet nie umożliwi zapłon. Magnez płonie w temperaturze około 3000 stopni Celsjusza. Nie należy eksperymentu przeprowadzać w pobliżu łatwopalnych materiałów. Nie można magnezu gasić wodą. Wytwarza się wodór, który także jest łatwopalny i może spowodować wybuch. Gaśnice z dwutlenkiem węgla również nie są skuteczne, gdyż magnez pali się w obecności CO2. W razie potrzeby najlepiej zasypać płonący magnez piaskiem, aby odciąć dopływ tlenu. Używam tu do podpalenia palnika. Zwykła zapalniczka może nie być wystarczająco gorąca. Jeszcze raz powtórzę, eksperyment wykonujemy na zewnątrz, z dala od łatwopalnych materiałów. Nie patrzymy się także bezpośrednio na płonący magnez, obserwujemy kątem oka. Mam jeszcze jedno nagranie wykonane w nocy, które trochę lepiej ukazuje emitowane światło. Mimo wszystko, kamera nie jest w stanie wiernie oddać poziomu światła. Bylibyście wtedy nieco oślepieni. Dziękuję za oglądanie, zostaw lajk i zasubskrybuj. Zachęcam też do obejrzenia innych moich materiałów.